Oczywiście, że organizowanie takich uroczystości ma sens, szczególnie z tego względu, że masowo bierze udział w nich młodzież szkół, także jest to doskonała okazja do lekcji patriotyzmu, do takiego pokazania swoich wartości wszystkim całemu społeczeństwu Kuźni Raciborskiej. Stajemy dziś do apelu pod Dębem Katyńskim, aby w rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Uroczystość w Kuźni Raciborskiej jest trochę inną uroczystością, ponieważ może nie tak oficjalnie czci męczeńską śmierć poległych w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje. Natomiast jakby pokazuje, uwypukla właśnie te najważniejsze wartości, które powinny być dla nas Polaków najważniejsze. No, są to wartości bardzo ważne. Tak jak każdy Polak powinien tą rocznicę oddać hołd i osobom, które tam poległy, ale też pokazać, że obecnie też, że te wartości patriotyczne, szczególnie dzisiaj, są bardzo istotne i są ważne dla każdego obywatela. Uroczystość współorganizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Znowu pojawi się wojsko w Kuźni Raciborskiej. W Kuźni Raciborskiej, która ma te swoje tradycje wojskowe, to była jednostka wojskowa, więc na pewno wielu ludzi z sentymentem wspomina czasy, kiedy po kuźniańskich ulicach przechadzali się żołnierze. No, zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Kuźni Raciborskiej i całej najbliższej okolicy. Szczególnie zapraszam serdecznie młodzież, szkół, organizacje społeczne, organizacje promilitarne. Uroczystość odbędzie się 16 kwietnia w Kuźni Raciborskiej o godzinie 19:00.